Ja sobie siedzę na dole studni. Tam jest ten korytarz, gdzie kopałem ostatnio. Tutaj było lane kamieni wszędzie, wszędzie tu jest trochę podgrzebane w dół. To było oczyszczone, a chciałem nagrać to. Nie wiem, czy to będzie widać teraz, czy nie prześwietli. Mleko, mleko. I to świeże mleko. Nie wiem, czemu to jest tu scementowane. W stronę tych grzybków pawłowych. Ale korytarz jest ogromny. Tam też idzie coś w bok. No, a tu kamyczek nawet z mlekiem. A więc tak. Tam jest Monika i otwór. Tam jest ten korytarz, którego nie grzebałem. Tu są wanty, które żem przed chwilą z tego korytarza, gdzie są grzybki. Były grzybki, bo je wyciągnąłem. Tu jeszcze raz to mleko. I tak. Rozgrzebałem to dosyć bardzo. Tu mnie ciekawi, czemu to mleko tu wychodzi. Tu i tu. Wiem, że pod nami jest w miarę pusty gruz. Bo jak szłem po kolei, to ładny gruzik był. Tam sobie coś popieprzę. Żabka. Tu było dużo grzybków. Tu ogólnie na suficie też jakieś mleko wapienne. Nie wiem też do końca skąd. Tu jeszcze jakieś resztki grzybków, ale małe, bo duże wyciągnąłem na powierzchnię. Tutaj czuć dosyć silny przewiew. To nie wiem skąd. Tam sobie coś popiłem w bok, w lewo. Tam pod ścianą nie wiem, czy coś idzie. Jeszcze te duże wanty. W ogóle tu bardzo scementowane były kamienie tymi grzybkami. Wszystkim. No właśnie, widać, że się nawet kurde trzymają, mimo tego, że to było bite tutaj. Pytanie, czy to będzie salka na tyle, że im się obrócił, czy też nie. W sumie to tak. Tu było dużo grzybków, ale tam nie wiem, czy coś idzie. To mleko zajęte jest. Już w drugim miejscu. Coś czuję, że tam musi coś być. Tylko pewnie trochę głębiej. O, tam gdzie żaba weszła. Jedna, druga. Nie no, dziura duża. Szczególnie, że korytarz ma ze 2 metry, co najmniej. Tam może iść coś w dół. Tam można studnie kopać, żebym nie kopał tutaj pod wejściem. Żeby ktoś nie wpadł przypadkiem, przykładowo. Coraz bardziej mi się ta dziura podoba. A jeszcze nagram te grzybki. Nie wiem, czy to nie prześwietla tak, jak blisko daje. O, to jest zarąbiste. A tutaj wyciągnąłem, nie wiem, czy to widać,
polewa. Strzaskana, ale polewa. Wcześniej nie wyciągnąłem czegoś takiego, to też polewa. Więc kiedyś tutaj musiały być jakieś nacieki, może małe, jak na ten teren, bo tu nie ma dużych, ale były.